Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj Piotr Uździcki, kandydat na prezydenta Płocka z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa, cieszę się z Państwa obecności i otwartości na to nasze dzisiejsze spotkanie. Panie Piotrze, został Pan przedstawiony przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Płocku jako kandydat na prezydenta Płocka, co wywołało wśród obserwatorów tej naszej płockiej sceny politycznej lekkie zaskoczenie. Kim jest Piotr Uździcki? Rzeczywiście to bardzo wyraźna rekomendacja. Też mogłem zaistnieć dzięki temu szerzej w tej przestrzeni publicznej. Natomiast ja stabilnie od iluś lat zawodowych, tak, 30 kilku, realizuję taką misję dydaktyczną akademika. Wcześniej pierwotnie miałem zajęcia na Politechnice, byłem związany jako pierwszym miejscu pracy. Obecnym właśnie miejscem jest Akademia Mazowiecka na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie kierunki ekonomia i zarządzanie są bardzo mi bliskie. A co spowodowało, że zdecydował się Pan podjąć te rękawice i zawalczyć o poparcie mieszkańców? Myślę, że u początku mojego życiorysu leży takie umocowanie samorządowe. To znaczy ja pełniłem mandat radnego tak zwanej pierwszej kadencji Rady Miasta, ponieważ tak nazwano tutaj tą liczebność kadencji w sensie odróżnienia od tej przeszłości, powiedzmy postkomunistycznej, nadając nowy wymiar współczesnej historii rozwoju samorządu czy Polski. I rzeczywiście ta kadencja była bardzo dynamiczna, transformacyjna. Ona nie tylko miała takie umocowanie lokalne, ale gdzieś w przestrzeni Polski działy się bardzo ważne rzeczy. I to odcisnęło takie głębokie piętno. Z tego okresu pozostały mi wspaniałe tutaj relacje z osobami zasłużonymi dla miasta Płocka, chociażby Andrzejem Drętkiewiczem, Marią Pęszyńską, Franciszkiem Wiśniewskim i innymi jeszcze pozostałymi osobami. To też jakby spowodowało, że w tych latach właśnie 90. kontynuowałem tą przygodę samorządową z takim tutaj grupą, która się nazywała Liga Miejska. To właśnie było takie przygotowywanie do głębszego rozpoznania problemu właśnie tutaj w tej specyfice miejskiej, ale też stanowiąc takie zaplecze eksperckie dla akcji wyborczej Solidarność, czyli przy tych różnych kampaniach właśnie i naszych samorządowych, i takich też ogólnopolskich. Wspomnę może tutaj też, że byłem zaangażowany w Klubie Inteligencji Katolickiej, czyli tutaj taka wielotorowość mojego zaangażowania występowała. Ale wrócę tutaj do może jeszcze jednego motywu, to znaczy, że chciałbym w jakiś sposób opowiedzieć się w tej postawie, która jest mi bliska z tej pierwszej kadencji, czyli właśnie takie występowanie ponad podziałami, szukanie porozumienia, często przekraczanie lojalności wobec swojego środowiska, chociaż ono jako Komitet Obywatelski Solidarności bardzo jest mi bliskie wtedy i ten etos się we mnie zapisał głęboko. Natomiast chodziło tutaj właśnie, że pewne interesy miejskie mogą być ważniejsze, nadrzędne niż tutaj ta partyjność. I teraz też odbieram tak, że obecny styl sprawowania władzy jest skoncentrowany wyłącznie na jednym środowisku, na jednej partii. Jest to mocne upartyjnienie. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie będę takiej postawy prezentował. Będę szukał porozumienia ze wszystkimi przedstawicielami w tej Radzie Miasta. I tutaj nasza formacja, którą reprezentuję, pani zaznaczyła, Prawo i Sprawiedliwość, nie ma swojego przedstawiciela ani w prezydium rady, ani w przewodniczących komisji. Jest to wykluczenie obywatelskie i też chcę temu przeciwdziałać, też dlatego kandyduję, ponieważ miasto to nie jest symbol jednej partii, tylko rzeczywiście prezydent musi być takim płoczaninem, ma być tym, który łączy wszystkich jego obywateli i mieszkańców, właśnie decydując się na współpracę nawet z tymi niesprzyjającymi czy niemyślącymi jemu podobnie. Mhm. Czyli prezydent powinien być samorządowcem, a mniej politykiem? Tak myślę, ten rozwój lokalny, te tutaj funkcjonowanie naszego miasta rzeczywiście ma pewne powiązania z polityką krajową. Jakby widzimy to poprzez kluczowy przemysł petrochemiczny i rangę tej Orlenu, ale musimy się koncentrować na wyzwoleniu tego potencjału, który drzemie w nas, płoczanach, tych skromnych obywatelach, przeciętnych mieszkańcach, o ponadprzeciętnym życiorysie,
talencie, czy właśnie swoich zdolnościach, które tutaj realizują poprzez pracę, poprzez pasję, poprzez swój wymiar też rodzinny i tak dalej. Wiemy już, że chce być pan prezydentem wszystkich płocczan. A jaki ma pan pomysł na zmianę w Płocku? Co chce pan tutaj ulepszyć? Myślę, że bardzo nam brakuje takiej przestrzeni zielonej. To znaczy mamy właśnie wspomniany za miedzą ten silny zakład, ale też doświadczamy czasami pewnych uciążliwości. A więc ta przestrzeń zielona, wszelka możliwość zagospodarowania pod postaciami parków, terenów takich, prawda, zwykłych takich trawników, ale alejek spacerowych, arboretów, czy też naprawdę wejście, jeżeli tu są plany, załóżmy, zazielenienia, zadrzewienia miasta na 5 lat, chciałbym, żeby one, te pięcioletnie, zostały zrealizowane w jednym wyłącznie roku, ponieważ bardzo tego potrzebujemy. Tu też takie zasoby przyrodnicze naprawdę dla Płocczan są potrzebne, ale wspomnijmy też nasze parki, które częściowo są tylko zrekonstruowane. Park na Zdunach, mamy takie bardzo schody, po których się ciężko schodzi, więc to dla seniorów, osób starszych, a miejsce nad Sobótką, czy tutaj nad właśnie Wisłą jest bardzo takim pięknym miejscem. Często tam ludzie odpoczywają, spacerują, biegają. No jest to wręcz unikalne w skali Polski miejsce, faktycznie idealne do relaksu, ale schodami przy ulicy Kazimierza Wielkiego nie polecam schodzić, zwłaszcza wieczorem, tak, bo oświetlenia tam też brakuje. No właśnie, są to te mankamenty. Dalej ciągnąc ten wątek, oprócz właśnie tych płuc w Płockach, co się wydaje może niemożliwe, ale właśnie trzeba podejmować te śmiałe wizje, wyzwania. Chcę powiedzieć, że bardzo mi jest bliskie pokolenie młodzieży. To jest przyszłość naszego miasta i rzeczywiście w niektórych wypowiedziach akcentuję, że nie da się zatrzymać energii życiowej młodych w jakiś sposób, ich naturalnej drogi rozwoju, wyjścia poza miasto, budowania swoich doświadczeń, ciekawości, odkrywania świata, ale możemy się zastanowić, jak właśnie z tym nabytym kapitałem, czy z rodzinami, z podwyższonymi zdolnościami mogą wrócić do miasta, ponieważ miasto nasze jest przyjazne, stabilne i może być takie spokojne właśnie do realizacji swojej drogi życiowej. I tutaj poza wzmocnieniem aktualnego potencjału uczelni wyższych, patrzyłbym bardzo z takim właśnie zainteresowaniem, z taką nadzieją na to młode pokolenie. Może być tutaj przyciągnięciem dla nich odpowiednia polityka mieszkaniowa, a także kreowanie miejsc pracy. Tutaj bardzo chcę się zobowiązać na dynamiczną relację z otoczeniem gospodarczym, biznesowym, żeby wsłuchiwać się przedsiębiorców, jakie są tutaj właśnie ich bariery rozwoju, czy może drobne na przykład zwolnienia podatkowe potrafią wyzwolić tutaj rentowność ich prowadzonych przedsięwzięć gospodarczych. No i myślę, że tutaj doświadczamy też umiejscowienia Płocka jako takiego centralnego punktu na mapie Polski, ale mamy te bariery właśnie komunikacyjne. Ta drożność komunikacyjna byłaby też jednym z priorytetów, aby uwolnić wyjazd dwupasmowy, dwujezdniowy, dwukierunkowy na Warszawę, ależ też szukać alternatywnych rozwiązań, czyli tego spięcia ze S10. Może zbyt śmiały jest pomysł, że tak jak mi ktoś podpowiedział, wybudowanie drogi S10, ten krajowej, może być jednocześnie mniejszym kosztem, jeżeli obok jest budowa linii kolejowej, więc jakby też można się zastanowić, czy równolegle nie prowadzić. W linii prostej do Warszawy jest 80 km. Mówimy o takim szybkim połączeniu, ale no to jest jakby do rozważenia w szerszym gronie. To chyba też zależy od tego, jakie będą dalsze losy CPK, bo CPK takie połączenie szybkie nam kolejowe gwarantuje. CPK jest wspaniałym projektem. Zostało bardzo tutaj dowartościowane i zauważone przez Wielką Brytanię. To znaczy, że jest tutaj doceniony jej potencjał rozwojowy, innowacyjny. Nade wszystko budowanie naszej tutaj samodzielności, takiej właśnie polskiej, gospodarczej, ekonomicznej. Jeśli mówimy o takim nadrzędnym projekcie CPK, która ma łączyć jako szprycha właśnie kolejowo czy komunikacyjnie i zapewniać takie połączenie Toruń, Łódź, Warszawa, tych oczywiście sprzężone z Płockiem,
To też można wspomnieć, że dla nas Polaków wydaje się bardzo to ambitne wyzwanie, natomiast okazuje się, że dopiero byłby to 12 port pod względem wielkości, port lotniczy komunikacyjny w Unii Europejskiej, a więc to jeszcze nawet w pierwszej dziesiątce by się nie znalazł, więc z jednej strony dla nas jest to takie ogromne wyzwanie, ale też jakby się okazuje, że wcale tak się nie przebije, bo ponieważ będzie to zwyczajnie uznany za taki wymóg czasu i powiedzmy potrzeba właśnie do przewozu towaru, osób i świadczenia usług. Nie da się ukryć, że ma pan dość poważnych kontrkandydatów w wyborach prezydenckich w Płocku. Jest Andrzej Nowakowski, który ma doświadczenie. Jest Tomasz Kominek, który niesie ze sobą młodość i zaangażowanie. Lewica już za moment ma przedstawić swoją kandydatkę na prezydenta. A jaki jest pana wyróżnik? Myślę, że zaznaczyłem to w tej dzisiejszej naszej rozmowie i też myślę, że słuchacze odczytają to z przesłania tych słów wypowiedzianych, że chcę dążyć do połączenia wielu nurtów, wielu idei, może wielu myśli, bo taki jest cel pracy akademika, kiedy autonomicznie, niezależnie realizuje misję naukową czy dydaktyczną, ale łączy wiele myśli, wiele prądów i tych tutaj w Płocku, których mamy wiele grup społecznych, wiele wrażliwości, chociażby można powiedzieć, że jest to miasto czy Bronieskiego, czy prawda, też Świętej Siostry Faustyny, ale myślę, że chodzi tutaj właśnie o takie postępowanie ponad podziałami. Chciałbym być osobą integrującą ze względu na swoje doświadczenie życiowe, też które wynika z kilku specjalizacji studiów, które łączą się właśnie bardzo dobrze w tym zintegrowanym sposobie zarządzania przestrzenią miejską. Dlatego też nie obawiam się tych kandydatów, wskazuję ich na bezpośrednie umocowanie partyjne, więc to jest takie obciążające. Natomiast mnie wskazało konkretne środowisko, natomiast ja do tej pory nie otrzymałem od tego środowiska żadnych atrybutów. Jestem zatrudniony w tym wyłącznie jednym miejscu pracy od 2001 roku. Nie korzystałem z żadnych przywilejów. Można powiedzieć, nie znajdowałem się na pierwszej linii frontu. Natomiast teraz odczytuję to wezwanie i osobiście i poprzez te nadanie formalne, ale też jako takie zobowiązanie, które chciałbym wszystkim Płoczanom wykazać poprzez to, że to miasto mnie rozwijało, kształtowało, tu się uczyłem, tu jest moja rodzina, tutaj pracuję, a więc jest to taka społeczna odpowiedzialność podzielenia się swoimi kompetencjami właśnie na tym poziomie integracji naszej wewnętrznej. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Myślę, że jeszcze spotkamy się w trakcie tej krótkiej, ale intensywnej kampanii wyborczej. Ja również bardzo dziękuję tutaj słuchaczom. Chcę wyjść z takim przesłaniem, że dziękuję za waszą otwartość serca, że zostaliście tutaj właśnie przez ten czas wysłuchując tego przekazu, ale też pamiętajmy, że łączy nas Płock, czyli miasto rodzinne, to jest serce Polski. I na tym przekazie pozostańmy. Wszyscy jesteśmy Płocczanami. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. W moim studiu gościł dzisiaj Piotr Uździcki, kandydat na prezydenta Płocka. Dziękuję bardzo.